Dzień dobry kochani. Witajcie w kolejnym vlogu. Nie wiem dlaczego, ale w sumie zaczęłam nagrywać dzisiaj. Wczoraj miałam urodziny i dziękuję wam wszystkim za życzenia. Wczorajsze urodziny spędziłam na sprzątaniu domu. Posprzątałam cały dom. Poukładaliśmy zabawki. Trochę zabawek wynieśliśmy. I tak, słuchajcie, pomyślałam sobie, że macie rację, że tak przemyślałam sobie to wszystko, że no trochę jest w tym tego, że chcę wynagrodzić dzieciom to, że nie mają ojca, że nie mają z nim kontaktu. I tak, i to się zgadza. Natomiast jemu nic nie muszę udowadniać, bo nie mam takiej potrzeby, nie mam aż tak, nie wiem, niskiego samopoczucia. Nie wiem, jak to nazwać inaczej. No nie mam takiej potrzeby udowadniania komukolwiek czegokolwiek. Jedyną osobą, jaką chciałabym udowodnić, to jestem ja sama. Albo też chciałabym pokazać jakieś dobre rzeczy moim dzieciom. No a to, że nie zawsze nam to wychodzi, nie jesteśmy ideałami. Ostatnio oglądałem sobie filmik Vlog Loli o tym, że właśnie kobiety sobie nawzajem dowalają i słuchajcie, zapraszam was bardzo do niej, bo to jest fakt. Tak, zgodzę się z tym w 100% i tutaj na moim kanale też jest sporo kobiet i sporo osób właśnie, które gdzieś tam doszukują się minusów i tego wszystkiego. Jakichś tam moich błędów, potknięć i tak dalej. Ja robię te błędy, ja się nie wypieram ich. Ja nie jestem ideałem i nie zamierzam udawać ideału. Staram się być dobra. No nie zawsze mi to wychodzi, po prostu tak jest. A co do sprzątania podwórka, to w tamtym filmiku, w którym ta pani napisała, że ogarnęłabym swoje podwórko, to tak, wtedy właśnie ogarnialiśmy nasze podwórko z Fenusiem i z Jasiem, a dzisiaj ja działam dalej. Wczoraj w ogóle tak strasznie wiało, że nie szliśmy nawet na dwór, tylko kury wypuścić, jajka zebrać. Dzisiaj wymieniłam tam kurom w krzędach słomę, bo te jajka no strasznie wyglądały, były zabrudzone, bo nie wiem co się dzieje, ale teraz na wiosnę kury mają jakieś takie słabe te jajka, one pękają, brudzą inne. No, a ja tu sprzątam koło domu. I tutaj słuchajcie, już mam posprzątane tą całą część. Tutaj kiedyś leżały takie te gruzy. W zeszłym roku pan Witek mi je stąd wywiózł. Tu są jeszcze takie, nie wiem jak wam to pokażę, takie pręty, które trzeba, kiedyś tu był płot. Moja mama kiedyś miała tutaj płotek i w tym płotku tam miała chyba kury czy coś, nie wiem, nie pamiętam. No i tu był płot i ten płot został rozwalony, a te metalowe pęty zostały. I właśnie jak będzie pan Witek, dzisiaj pan Mateusz przyjechał orać, jak będzie pan Witek, to go poproszę, żeby mi to boszem ściął. No. I tutaj na razie tam jakieś kwiaty rosną, kury mają nadziobane. Tak to wygląda i kury mają tutaj nadziobane strasznie dziury narobione po prostu. I nie wiem, ja tego nie będę na razie poprawiać, bo w planach kiedyś tam mam położenie tutaj kostki. Więc tak, tutaj będę kładła kiedyś kostkę, jak może się uda mi ten kredyt ogarnąć, a teraz sprzątam tu dalej, więc jak widzicie, tu już jest ładnie posprzątane. Tutaj jest wszystko do zamiecienia i tutaj mam taką moją miotłę. Tą miotłą się super zamiata, mam taką większą, ale tą większą się robi gorzej. Franek tam się bawi w ogródku. Tam sobie coś gospodarzy. Byłam już podlać nasze warzywka w szklarni. No, a Jasiu pojechał z panem Mateuszem na pole, bo wystarczy, że w tygodniu i wczoraj w sumie trochę też tam oglądał jakieś filmiki. A weekend niech spędzi chociaż na dworze. A wieczorem ich będę zawozić do siostry. Tak, słuchajcie, mniej hejtu. Więcej troszkę zrozumienia. Mój kanał nie polega na tym, żeby było wszystko idealnie, cukierkowo i wspaniale i większość z was to widzi. Natomiast są takie osoby, które oczekują chyba czegoś innego po tym kanale, no a tego nie znajdą. Nie znajdą perfekcyjnej Ewy.
ani wiecie, perfekcyjnej pani domu, tylko po prostu nasze zwykłe takie codzienne życie z problemami. Zresztą, słuchajcie, nikt nie uczył się być matką, to jest też takie ważne, że no nie możecie też aż tak bardzo podchodzić do tego, nie wiem, lepiej może wesprzeć takie osoby, niż od razu oceniać, nie wiem, nie przeszliście w moich butach ani troszkę, więc no kurczę, ja staram się nie siać hejtu w internecie i mam nadzieję, że mnie to jakoś tak bardzo nie dotknie. Ale widzicie, wyciągnęłam wnioski z niektórych rzeczy, o których mówiliście i tak sama doszłam do tego wniosku, że no coś jednak trzeba zmienić. No i teraz właśnie część tych zabawek będę oddawać, te co są dobre, może gdzieś wrzucę na sprzedaż, ale wątpię, żeby ktoś chciał kupić, wiecie, teraz tego tyle w sklepach jest, że ludzie kupują raczej nowe. A jeśli nie, to stwierdziliśmy z Jasiem, że oddamy te zabawki, którymi oni się nie bawią, które są jeszcze w miarę normalne do używania, że oddamy je do przedszkola. Tylko właśnie muszę się pani zapytać, czy możemy, pani przedszkolanki, czy możemy je oddać do przedszkola, żeby inne dzieci się mogły nimi bawić. Więc tak, ja się biorę do roboty, zamiatam tutaj dalej. Chciałam dzisiaj w ogóle obornik wyrzucać, ale nie wiem, czy się za to zabiorę, czy tylko lepiej posprzątam to podwórko, a wtedy będę się brała za ten obornik. Chyba tak to po kolei, bo tak wszystkie sroki za ogon trzymać to też się nie da. Więc tak. Idziemy zobaczyć. Mama sobie troszkę odpocznie, a te kury mi to wszystko rozcieprzą. Jak zwykle. Już mam trochę posprzątane. Idziemy zobaczyć na działkę. O, już tu długo nie byliśmy. Ale ja tu nie idę. Mam tu też jakieś śmieci, muszę zebrać. Moja mama dawała chyba chleb jakiś rybom, sprawdzała ile tam jest ryb, a tam już raczej nic nie ma. No, muszę zobaczyć co tu się dzieje. Też pracy pełno. I ja też w sumie, o tu się zasiały te guździki. O kurcze, trzeba będzie je przesadzić. Tu też pracy pełno. Wszystko trzeba poprawić, przekopać. Ogólnie to tu chciałam, się zastanawiam, czy któryś z tych kwiatów nie wezmę tam pod dom, ale z drugiej strony bym je miała wziąć pod dom, to tam znowuż, co ty robisz dziecko? Jeny moje maliny, kury wygrzebały moje maliny. Zobacz jak one mają tu naciepane, co za łobuzy. Jedna sadzonka jest wykopana. No i tak to jest z tymi kurami. Tu rosną jakieś kwiatki, tu one też już były. One tu mają wszędzie wygrzebane. Tam rosną jakieś krokusy, ale bida z nędzą tu okropnie wygląda. Gdzie? Ładnie ciągnie mnie, puść! Ja nie lubię jak ty mnie tak ciągniesz. Jo, a ty co tu masz za bałagan? No idź tam. Też ma obiad. Pizzę. A co tu się zawinęło? Tu się zawinęło. Przez ten wiatr. O, zobacz. Muszę pić schab. Chcesz się pobujać? Nie. No nie. To ja się pobuję. O, saka, już mi się nie chce, już jestem zmęczona. Trochę popracowałam, brak formy wychodzi po zimie. A już jestem zmęczona.
No, ale muszę dzisiaj to podwórko ogarnąć. Co ty tam gotujesz? A, dzięki. Mama, do tego kawę? Kawę do schabu? A, no, możesz mi zrobić. Ty się chcesz pobawić? Tutaj? No, pan Mateusz nieźle sobie radzi. Nieźle mu idzie, on to zora dzisiaj. Do wieczora, jak on się uprze. Chcesz iść do traktora do niego? Nie. Boisz się? No, a Jasiu się nie boi. Nie chcesz iść? Nie. Może Jasiu przyjdzie trochę do domu, a ty pójdziesz tam. Co? Halo. Mama mówi do ciebie, dziecko. O, tu moje wszystkie kwiaty zmarzły. I na pewno raczej z nich ich nic nie będzie, ale może i dobrze, bo ja tak się zastanawiam, czy tutaj tych stałych kwiatów nie przesadzić z tego mojego koła, które jest tam. To koło zlikwidować. I te kwiaty po prostu przesadzić tutaj w jedno miejsce, żeby ich było więcej, gęściej. A jakieś tam zabrać może tam koło domu, by zobaczyć na truskawki, Franciu. Bo wy macie też tych butelek pozostawiane. A mama mówi nie zostawiać śmieci. I nawet moje dzieci mnie nie słuchają. Nie, ciapek? Jo, frytki mogą być. O, tu są moje borówki. Trzy krzaczki. Truskawki rosną, tylko będę musiała te suche powyrywać i wypielić, a tam mi spadła ta włóknina całkowicie. Kurczę. O, tu tych też nie mam wypielone. A, tu coś rośnie. Nieźle. Coś tu widać. Niektóre uschły, ale niektóre widać. A tu bida z nędzą. Tu się chyba sama za dużo nie przyjęło. Bo jakieś pojedyncze są. No zobaczymy. Nawet jak te pojedyncze, to ja sobie od nich odsadzę. Nie jest tak źle. Ja za późno też trochę te truskawki sadziłam. No, ale... O, ja wiem, jak ja to zrobię. Tutaj z tych... Tej folii nie będę z powrotem kładła, tylko z tych, które tu zostały. Na przykład, o, widzicie, tu jest zielona, tam jest zielona. Niech one urosną. Tą folię ja chyba w ogóle zdejmę dzisiaj. I wtedy te truskawki przesadzę tutaj, gdzie nie będzie właśnie tu. Co ty robisz? A tą folię wezmę, zwinę. Jo, weź nie popisuj się, majsterku malutki. Skąd ty masz tyle tej energii, co? Ty masz jakąś baterię do ładowania? Nie. I co, jedziesz z panem Mateuszem? Nie. Nie chcesz? Nie. Czemu? Ty się go boisz? Nie. Jo. Nieźle idzie. Pewnie będzie znowu pełno kamieni do zbierania. Jo, tam nie właśnie, bo byś miał buty od piachu. Mama,
No, wyrzuć go na wierzch. Dasz radę? O, ty nie dasz rady. O, jesteś za mały. Co? Ciapek, co tam kopiesz za dziurę? Ślimaka. Zobacz, zobacz, jak on kopie. Nie, on się przewróci na to drzewo. Ej, ej, ej. I co, ty zasnąłeś? Nie. A co? Czemu pan Mateusz się wysadził? Nie, ja już się zmęczyłam. Oh my god. Nie, bo... Dupa cię boli. A jen, widzisz, ile ja posprzątałam? Ładnie. A teraz te kury po tym łażą. Chyba na złość mi chcą zrobić. Mama. Siedzenie cię boli? Jasiu, możesz tą kurtkę wziąć do tego i to piciego? A, i tą, ten młotek trzeba wziąć do stodoły. Franek, chodź, weź młotek do stodoły. Franuś! Mama, gdzie nie tam u góry ogólnie są jeszcze jakieś młotki, które trzeba zanieść. Chodź! Weź ten młotek do stodoły. No. Te kury teraz mi tu po tym łażą. Teraz jak ja tu posprzątałam tą trawkę, nie Ciapek? To one ją chyba chcą zjeść. One ją chyba chcą wydziobać całkowicie. No jeszcze dużo podwórka mi zostało do sprzątania. Ale dzisiaj już kończę. Idziemy jeszcze po drzewo. I wtedy pojedziemy do mojej siostry. No co, chcecie go zobaczyć? On się kopie. Nie? Ale ciężko. Ciężko ma. Ma, ale tam się nie kopał. Prawie tam. Tu się żeby nie kopał. A żyto rośnie? Żyto rośnie, co? Ja się weź to drzewo. Ja wiem, on nawet tutaj nie zdąży tego zorać.
Co ty? Dopiero? Co? Ja idę się go zapytać. Chodź. Jo, Jasiu. Chodź. Ja się go zapytam. Co ciapek? Dzikusie. Tu jakaś butelka leży. Tu się coś świeci, a kamieni tu jest. A matko. Jakaś buteleczka. Zobacz, ile tu jest jeszcze kamienia, a w zeszłym roku my tu non stop zbieraliśmy. Nie, no, kolejne. A w tym roku dalej można zbierać, będziemy zbierać. Musimy ciocię Benię namówić, żeby nam przyjechała pomóc. Co? My tu w ogóle nie zbieraliśmy, tylko my trochę tylko tam zbieraliśmy i tam tu. No jo, a zobacz, ile tu tego jest znowu, same kamienie. W roku to było tego mniej. Jo. Mi się wydaje, że więcej, ale teraz tych mniejszych jest. A co to jest zasiane? Żyto. To powiem ci, dokąd to widzę. Jo. A. No super, że ty widzisz różnicę. No, a tu jest popląd. Chociaż ten popląd tam on lepiej od drogi był, ja nie wiem. Czy oni mieli więcej siany? Czy co? Wiem, ale tam koło szklarni Franek dzisiaj wykopał. Tak, bo ja widziałam. No. Ja udawałem dla was, to że co to jest? Mama, jak... Jo. Będziemy wyrzucać gnój, jak ty chcesz. Co? Pokazać ci tam ten duży kamień. Jo. A ja będę miała całe nogi od piachu. Jak ja tu przejdę, bo ja nie mam... Tam jest skrajnik zrobiony. No i co, ja mam skrajem i... No. A gdzie ten duży kamień jest? Tam. Ale patrz, jak on ładnie przerzuca. Elegancko. A tam jest najwięcej dziur, mama. Tam jest najwięcej dziur. Ja tam mam dziurę! Ciśnie. Czemu ty się chowasz? Jemu jest tak ciepło, że on w koszulce jeździ. Jakieś 4 godziny albo 5. Ciśnie. A ten traktor ma napęd? Nie wiem. No jak ty nie wiesz? Ty z nim nie rozmawiasz, jak ty z nim w polu jechałeś? Rozmawiam. No to trzeba było się zapytać, czy on ma napęd i tak dalej. Jaki on ma silnik? Na naszym polu. A co ty mówiłeś o polu? Że są większe kamienie od tamtego. Że są tam większe. Tutaj był kiedyś dziadek kopał kamienie, ja pamiętam, wiesz, z takim panem. Pan. No, tu dużo jest kamieni. A widzisz, co to dało. No, przeczyszczanie pola nic nie dało. Są piaski. Nie wiem, chyba była butelka. Co ty nie wierzysz, Fianu? Zimno ci. Mi już też jest teraz zimno. Zawieziemy to drzewo i pojedziemy. Nie. Co nie? Jutro idę do pracy. To weź mnie z zabawki. Jasiu, chcę się na dworzu pobawić. No to jutro pójdziecie do piasku, do tych nowych placów zabaw tam, które są. Nie, Fianuś, ty tam, wiesz, tam nie ma nic ciekawego. Tam na dole przecież jest plac zabaw. Tu nie ma nic ciekawego. A co musi być ciekawego? Ja tylko spadam tam ciągle. To znaczy? Bo ciągle... Ja nie lubię tam. To pójdziecie na ten, nad jezioro. O, pójdziecie na tą ścieżkę, na którą my jeździmy rowerem. No i o, widzisz, jaki ty jesteś leniwy. Jak chcesz, to ja ci rower wsadzę nawet w auto. I Franusiowi, tak? Chcesz Franusiowe? Nie chciałam. Co? Mama tu, ona ma ścieżkę. Ona co ma? Ma też ścieżkę. Kleszcza? Kleszcza ma ciapek? Nie. Ja a co? Tam na nóżce ma. Ciapek goni muchy. Co ciapek cię muchy? Ciapek, ty ciapajdo. O, to jest bacian czy żuraw? Nie wiem. Żuraw chyba.
To jest duże. Bocianów nie ma jeszcze. Tutaj ja nie widziałam nigdzie. Nie, to nawet nie jest żuraw, to jest jakiś mewa. Mewa czy coś, Jasiu. Szok! Jasiu, nie, co to jest? To jest żuraw. A to takie małe się wydaje. A co, ty się go boisz? Tak! Nie bój się. Najwyżej. Jasiu, no weź się pobaw. No, a jeszcze przed wyjazdem do mojej siostry muszę przesadzić miętę. To jest z biedronki, mam nadzieję, że nie umarła całkiem. Że uda mi się ją odratować z korzenia. Bo to tutaj raczej już nie. Ale te korzenie myślę, że się uda. I przesadzę też tego mojego kwiatka. Masakra, kochani. Zawiozłam dzieci. Jest 22. A ja dopiero jadę do domu. Bo jeszcze byliśmy na zakupach w Biedronce. Tam dla mojej mamy i trochę dla nas. No, więc jadę do domu. Miało być łatwe. Miało być proste. No i jestem. Wypakuję zakupy. I stwierdziłam, że wam nagram taki krótki haul. I tak, dostałam od mojej siostrzenicy taką kartkę i nie wiem, co to ma oznaczać niby, czy ja jestem maniakiem kosmetyków, czy co, ale kartka swoją drogą ładna. Więc tak, w mojej ulubionej fioletowym kolorze, jak to Fianuś mówi, i dostałam takiego storczyka. No i ogólnie to piękny jest. Ale jestem zła, bo ja i storczyki, to wiecie, to się źle kończy. Ostatnio dwa storczyki oddałam siostrze do odratowania. No ale nie wiem, czy je się uda odratować. Nadal jest taki piękny, że szkoda go zabić, ale znając mnie i moje zdolności, to on długo tu nie pożyje. Więc tak. Dobra, i tu tak, kupiłam taką roladę truskawkową. Nie wiem, czy sobie do pracy jutro nie pokroję troszkę. Chipsy. A tu byłam w Lidlu. Bo weszłam sobie coś zobaczyć. I od razu wzięłam sobie właśnie katalogi i te chipsy. Nie było tej rzeczy, którą chciałam. Więc to... Tu są jakieś bułki, które Franuś włożył w Biedronce, ale są całkiem suche, więc nie wiem. Później ja wzięłam dla nich takie do wypiekania, żeby się z tym tam wypiekła. I tak, mam tutaj tak ser, herbatę, kilka rzeczy takich tutaj do domu, bo w poniedziałek ja po nich pojadę rano wcześnie. Znaczy się wcześniej, zaraz po pracy po nich pojadę. I wtedy muszę od razu lecieć do domu, bo prawdopodobnie przyjedzie ten pan, który ma tam mi robić tą ekspertyzę budowlaną. A jeśli on nie przyjedzie w poniedziałek, to na pewno przyjedzie pan Mateusz ze swoim tatą i będą robić w polu, więc i tak muszę być na chacie. Więc w poniedziałek no, raczej nie zdążę zrobić zakupów. Zresztą też Jasiu ma lekcję, więc będziemy od razu jechali do domu. Chyba, że wejdę po jakieś bułki, ale to tyle tak naprawdę. No i takie jogurty do picia. Awokado. Było na wagę. O, tu sobie wzięłam orzeszki. Bo mam zamiar sobie teraz pooglądać film. Ser królewski. Jeszcze jeden i ser salami. I ten ser królewski ogólnie bardzo lubię. Więc polecam wam. Co tu jeszcze? Bułeczki, ale to dla łobuzów. Ja tak ich nie ten. Danio. Bo oczywiście oni mieli sobie wziąć rzeczy, które chcą zjeść u siostry. Ale zapakowali wszystkie. Ojejku. No, tak Franek zapakował winogrona.
zapakowali wszystkiego, więc muszę je umyć i przebrać. I zapakowali wszystkiego razy 10, więc ja to po prostu podzieliłam. To jest dla mnie jogurt do pracy, to wiecie, że ja lubię te jogurty. Więc wezmę sobie jeden. Następny truskawkowy, brzoskwiniowy. Aj. Awokado. Te awokado, one są twarde. Masło. One są twarde i no trzeba poczekać, aż będą takie bardziej miękkie jabłka. To sobie wezmę też jutro do pracy. Antipasti. Antipasti. I tutaj takie hot dogi to chłopaki sobie wzięli właśnie do siostry, ale też wzięli tego za dużo. No i tu mam banany, ja sobie wezmę też jutro do pracy. Więc tak, to by były te wszystkie zakupy. No i trochę za to zapłaciłam. Ponad 200. No tak, ale to nie są wszystkie, więc część tych zakupów jest u siostry pewnie taka sama jak tu u mnie, więc no jakieś tam ponad 200. No i dobra, słuchajcie kochani, włączam sobie kompa, mam nadzieję, że uda mi się zmontować dla was ten film. I będę oglądać sobie filmik, znaczy się filmik, to jest serial. Teraz wam go pokażę, bo myślę, że warto go polecić i to jest serial taki modowy. Nie wiem jak to do końca, jaką tam jest sklasyfikowany, ale to jest serial o trzech przyjaciółkach, które pracują w gazecie. Taki wiecie, taki luźny, fajny do oderwania się od rzeczywistości. Wszystkie moje sensowne seriale się pokończyły, które mi się podobały. Więc jeszcze oglądam ten Tajemnica Zawodowa, ale to raz w tygodniu, więc tak, a ten to sobie tutaj odpalam czasami i już wam pokazuję. O, i to jest ten. Przytrzymajcie windę. The Bold Type. I to jest serial, tu ja już oglądam trzeci sezon, jak widzicie, więc no fajne, wciąga. Fajne są te ich perypetie. Więc jeżeli ktoś tam chce sobie pooglądać i się trochę oderwać, no to ja polecam. A za dzisiaj co? Dziękuję wam. Ja mam jeszcze ogólnie dużo rzeczy do zrobienia. Dużo rzeczy do zrobienia, ale chyba nie będę ich robić, a może będę je robić, nie wiem. Zobaczę, jak mi się będzie chciało. Teraz sobie chwilę odpocznę. Wypiję sobie herbatę. Obejrzę sobie do końca, bo tutaj troszkę obejrzałam z rana, jak piłam kawę. Obejrzę sobie do końca. No i postaram się w międzyczasie montować jakoś tam film. Więc tak, jeszcze mam pranie do poukładania. Muszę się ogarnąć, wykąpać. I co jeszcze? Aha, i tam kilka naczyń do umycia, ale dosłownie kilka już zakupy poukładałam. No i to by było w sumie na tyle. Już jest 23 za 8, więc kurczę, no nie wiem, czy to mi się tak dzisiaj wszystko uda, albo po prostu odpuszczę sobie pranie, układanie tego prania i zostawię sobie to na poniedziałek, a dzisiaj po prostu sobie chwilkę odpocznę. Także co, bo ja zawsze zapominam o nagraniu zakończenia tych filmików, a wiem, że was to bardzo irytuje, no i przepraszam za to. Ale czasami tak po prostu wychodzi, a nie chcę następnego dnia rano nagrywać zakończenia filmiku, który był wieczorem. Chociaż może i to by wam jakoś tam lepiej pasowało, nie mam pojęcia. No, natomiast na dzisiaj kończymy ten filmik i do zobaczenia w poniedziałek. Mam nadzieję, że uda mi się coś tam ponagrywać dla was. Także dzięki za oglądanie. Nie zapomnijcie dać łapki w górę i subskrybować. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to będzie mi bardzo miło.
jeżeli zasubskrybujecie nasz kanał. Także do zobaczenia, pa!